Po tym pierwszym wysokim zwycięstwie sparingowym wydaje się, że w tym dzisiejszym spotkaniu zabrakło troszkę spokoju i organizacji. Nie, ja myślę, że nawet nie ma to tego sparingu porównywać tego pierwszego z tym drugim. Całkiem inny przeciwnik, całkiem inny poziom. No dzisiaj ewidentnie brakowało nam bardzo wielu rzeczy, więc musimy się stanowić, zobaczyć to spotkanie na nagraniu, wyciągnąć wnioski i nad tym popracować, bo tak, no, tak nie może na pewno być. No właśnie z czego wynikały te błędy, bo było ich dosyć sporo. No właśnie tak jak mówię, było ich bardzo dużo, więc nie wiem, czy da się powiedzieć jakąś jedną czy dwie rzeczy, bo po prostu było ich za dużo. Popełniałyśmy błędy w ustawieniu, popełniałyśmy błędy w kryciu, no mówię, było tego bardzo dużo. Wydawało się też, że właśnie nie możecie przełożyć tego, co ćwiczycie na treningach, na mecz. Tak naprawdę my trenujemy w takim ustawieniu, które dzisiaj jakby było w tym spotkaniu, bardzo krótko, więc potrzebujemy troszeczkę czasu, żeby się przestawić, żeby to poukładać. To nie jest takie hop-siup. Myślę, że jak już będziemy po obozie i będzie liga, to będzie wszystko okej. Ty masz takie odczucie, jak mówisz, ale chyba nie ma sensu teraz też przywiązywać tak wielkiej wagi do tego meczu, bo tak jak mówisz, to tylko sparing, a do ligi jest jeszcze dużo czasu, żeby dopracować to wszystko. Wiesz co, podałabym ci milion przykładów, chociażby na przykład taki, że przed każdą rundą graliśmy sparingi z Łodzią, to wygrywaliśmy, a potem w lidze przegrywaliśmy. Więc tak naprawdę to trener sobie gdzieś tam ustala te składy na pierwszą, drugą połowę, założenia taktyczne, różne inne rzeczy, więc absolutnie nie ma co jakby odgadywać, czy tak będziemy grały, czy inaczej. Ja myślę, że to jest czas na różne próby i zobaczymy dopiero w lidze, jak będzie.